I tak, w tej części chcielibyśmy omówić, jak skutecznie przeprowadzić, właściwie sprawnie, efektywnie, może tak lepiej, negocjacje z partnerami prywatnymi, czyli ten właściwy dialog z partnerami. Dialog konkurencyjny może być nieco mylący, bo cały tryb postępowania w sprawach zamówień publicznych nazywa się dialogiem konkurencyjnym, ale potocznie utożsamiamy ten sam dialog jako ten dialog konkurencyjny, jako właśnie te negocjacje z partnerami. Chcielibyśmy podzielić się naszymi tutaj doświadczeniami, praktykami, przemyśleniami, jak ten dialog powinien wyglądać i jak ten dialog myśmy w KST prowadzili. Będzie to około 9-10 punktów, czyli tych 9-10 dobrych praktyk, które chcielibyśmy z Państwem się podzielić. I pierwsza taką praktyką jest liczba uczestników, bo tak powiem, nie jest to naszym zdaniem bez znaczenia, z iloma uczestnikami będziemy rozmawiać. A tak jak wspominałem, na ogół przy dobrym projekcie PPP tych podmiotów zgłasza się więcej niż my chcemy do tego postępowania dopuścić i po przeprowadzeniu odpowiedniej prekwalifikacji negocjujemy z tą mniejszą liczbą podmiotów. No i pytanie pierwsze właśnie, czy na przykład 3, 5 czy więcej? Oddam głos Mircy. Tak. Tak jak Michał tu wskazał, jaka liczba wykonawców powinna zostać dopuszczonych do dialogu? 3 czy 5? W projekcie KST, tak jak już też zostało to dzisiaj powiedziane, zostało dopuszczonych 3 partnerów prywatnych do przeprowadzenia dialogu. Natomiast na pewno jest to liczba, przy której dialog można przeprowadzić po pierwsze szybciej i dużo przy napiętym harmonogramie na pewno taka rekomendacja jest pozytywna. Natomiast z perspektywy czasu i tutaj wydaje nam się, że lepiej prekwalifikować jest jednak więcej uczestników, na przykład 5, i zapewni to na pewno większą konkurencyjność ofert. Wydłuży to oczywiście harmonogram prowadzenia dialogu, ale o tym powiemy w późniejszej części prezentacji, przy czym będzie miało to wpływ na większe prawdopodobieństwo, po pierwsze, otrzymania ofert. I im bardziej skomplikowane jest takie przedsięwzięcie w ramach projektu PPP, tym wydaje nam się, że większa liczba uczestników zapewni właśnie większą konkurencyjność i uzyskanie lepszych ofert na etapie składania już bezpośrednich ofert. To jest pierwsza praktyka. Drugą praktyką, taką dobrą praktyką według nas jest przygotowanie odpowiedniej dokumentacji na pierwszą rundę. Jakie dokumenty powinniśmy przygotować? No na pewno taką podstawową jest pierwszy projekt umowy PPP z załącznikami. Wstępnie przygotowana, czy pierwsza wersja programu funkcjonalno-użytkowego. Lub tutaj są też inne doświadczenia, na przykład koncepcje techniczne. Oczywiście wszystko jest uzależnione od dokumentacji posiadanej przez podmiot publiczny. Natomiast my rekomendujemy, aby na pierwszą turę negocjacji było już przygotowany program funkcjonalno-użytkowy. Pierwsza wersja dokumentu, który będzie opisywał standardy utrzymania, eksploatacji na kolejny etap umowy, musi być przygotowane założenia do mechanizmu wynagrodzenia, regulamin dialogu, no i oczywiście agenda pierwszej tury,
i opcjonalnie możemy przygotować memorandum informacyjne. Przygotowanie tej dokumentacji na pierwszą turę spowoduje to, iż harmonogram prowadzenia negocjacji może ulec skróceniu, a cała tura będzie po pierwsze efektywnie wykorzystana. Jakie możemy mieć jeszcze inne dokumentacje? Z punktu widzenia technicznego, przed pierwszą turą dialogu, oprócz właśnie do programu funkcjonalno-użytkowego, powinniśmy przekazać dokumenty dodatkowe, takie jak właśnie badania geologiczne, umowę z dostawcami mediów lub założenia do tych umów, warunki przyłączenia od poszczególnych gestorów sieci i w zależności oczywiście od rodzaju przedsięwzięcia dobrze by było, aby przekazać partnerom prywatnym decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Często zadawane jest pytanie, czy wszystkie te dokumenty muszą zostać załączone do pierwszej tury. Tak naprawdę im wcześniej przekażemy te dokumenty, tym tury negocjacji będą przeprowadzone bardziej sprawnie i bardziej efektywnie. Bo trzeba pamiętać, że dokumentacja, która zostaje przekazana podczas pierwszej tury, jest to tak pierwsza dokumentacja. W czasie pierwszej tury i kolejnych spływają uwagi od partnerów prywatnych, które są wprowadzane zarówno do części prawnej, technicznej, jak i finansowej. Czyli ta dokumentacja ewoluuje, można powiedzieć, z jednej tury na drugą, a taką ostateczną wersję, do której będą później partnerzy prywatni się odnosić, to jest ta dokumentacja, która będzie przekazana partnerom prywatnym wraz z zaproszeniem do składania ofert. Wówczas ona staje się tą taką już wersją ostateczną, do której później partnerzy prywatni oczywiście mogą również zgłaszać uwagi, ale już w formie pytań w trakcie procedury przetargowej. Dlatego im wcześniej przekażemy partnerom prywatnym dokumentację, tym wcześniej podmiot publiczny będzie znał opinię partnerów, jego uwagi i będzie można zarządzać tą dokumentacją, przygotować w taki sposób, aby była ona dla niego najbardziej optymalna. Tutaj we wcześniejszych jeszcze etapach dialogu zawsze jest pytanie, czy potrzebne jest tłumaczenie na język angielski takiej dokumentacji. Powiem tak, językiem postępowania przetargowego jest język polski, natomiast w zależności oczywiście od skomplikowania projektu, od jego wielkości i dokumentację można przetłumaczyć, natomiast na pewno będą tłumaczyć partnerzy prywatni w ramach oczywiście swoich zespołów przygotowujących ten projekt, bo tutaj dlatego im wcześniej dostaną taką dokumentację, tym ułatwi to proces po pierwsze tłumaczenia jej w ramach przygotowania ofert, jak również przygotowania partnerów prywatnych do przeprowadzenia tur, bo często oni potrzebują zgód wewnętrznych do prowadzenia takiej tury dialogu. Dlatego tutaj naszą rekomendacją jest, aby ta dokumentacja była
przygotowywana już właśnie przed pierwszą turą, aby ten cały proces dialogu z partnerami prywatnymi był przeprowadzany jak najbardziej efektywnie. I teraz możemy zapytać, czy krótki dialog, czy dłuższy. No, sam dialog konkurencyjny zgodnie z artykułem 184 PZP kończy się wówczas, kiedy podmiot publiczny jest w stanie określić rozwiązanie spełniające jego potrzeby, czyli wie, w jaki sposób należy ustrukturyzować przedsięwzięcie, jaki jest jego zakres i potwierdził w trakcie procesu dialogu konkurencyjnego z partnerami, iż projekt jest bankowalny, tak, projekt jest ustrukturyzowany i jest szansa na otrzymanie ofert w toku zaproszenia do składania ofert. W praktyce to, co mamy najczęściej, mamy trzy spotkania negocjacyjne i z reguły przeznaczamy jeden dzień na każdego partnera w celu omówienia właśnie najważniejszych kwestii. Tutaj takim bardzo ważnym praktyką jest też, że strony i tutaj muszą mieć odpowiedni czas na przygotowanie i zapoznanie się z tymi dokumentami. Co to znaczy? To znaczy, że podmiot publiczny musi z odpowiednim wyprzedzeniem przekazać partnerowi prywatnemu dokumenty do zapoznania, a z drugiej strony też taką dobrą praktyką jest, że partner prywatny powinien też z wyprzedzeniem przekazać swoje uwagi do przekazanych przez podmiot publiczny dokumentów. I tutaj na przykładzie projektu KST mieliśmy jedną turę dialogu, tutaj ona miała miejsce w Warszawie i to była tak zwana wstępna tura, do której przedłożyliśmy założenia do umowy PPP. Natomiast na kolejnej turze, to była tura dzielona prawno-techniczno-finansowa, w której w jednej części była prowadzona negocjacje umowy PPP, w drugiej części była prowadzona równolegle oczywiście część techniczna, czyli program funkcjonalno-użytkowy i standardy eksploatacji. Trzecia tura była turą wysyłkową, w której partnerzy prywatni mogli zapoznać się z dokumentacją i składali uwagi do przekazanej dokumentacji. Czyli można powiedzieć, że mieliśmy trzy i taką jeszcze turę połówkową dla podmiotów finansowych na sam koniec, żeby tutaj wyjaśnić jeszcze kwestie rozbieżności związane z finansowaniem i uzyskaniem tutaj tych, rozwiązaniem tych zagadnień finansowych. Czy długi, znaczy w naszej rekomendacji jest, aby jednak te odstępy pomiędzy turami, to tutaj kolega opowie, nie były zbyt długie, ale z drugiej strony też warto podkreślić, że sam dialog też nie powinien przekroczyć tych pięciu spotkań negocjacyjnych. Nadmierne wydłużenie tak naprawdę nie wpływa na jego efektywność, bo trzeba pamiętać, że przeprowadzenie dialogu to jest koszt. Koszt zarówno po stronie podmiotu publicznego, jak i po stronie partnera prywatnego. W związku z powyższym należy dążyć do tego, aby te tury dialogu były po prostu efektywne, żeby nie przeciągać tego dialogu, co de facto wpływa po pierwsze na harmonogram, ale i również na jakość przygotowywanej dokumentacji. No właśnie, bo rozwijając trochę tutaj wstęp Mirki, przechodząc do stanu dotyczącego optymalnego harmonogramu dialogu, trochę o tym była mowa,
Ale generalnie no, ten dialog musi uwzględniać to, że potrzebne jest dokonanie te między rundami, musi uwzględniać to, że między rundami potrzebny jest ten obieg dokumentacji, bo oczywiście jedna rzecz to jest korespondencja między partnerami a podmiotem publicznym, natomiast jeżeli podmiot publiczny przekazuje partnerowi dokumentację, to niejednokrotnie ta dokumentacja musi być przetłumaczona na język angielski, bo są to firmy międzynarodowe. Dodatkowo no, wewnętrznie u partnera prywatnego również funkcjonują na ogół trzy zespoły techniczne, finansowe i prawne, więc one muszą się przeczytać tą dokumentację, zapoznać się z nią, wnieść uwagi, potem mieć spotkania koordynacyjne omawiające te uwagi. Potem prawnicy na ogół te uwagi wprowadzają, potem jest jeszcze jedno spotkanie już na wprowadzonych uwagach do dokumentacji i dopiero po tym wszystkim dokumentacja z uwagami partnera wysyłana jest do podmiotu publicznego. No to oczywiście biorąc to pod uwagę, to miesiąc czasu to jest takie minimum, żeby ten cały obrót wykonać po stronie prywatnej, zwłaszcza jeżeli są do tego tłumaczenia. A dokumentacja niejednokrotnie jest bardzo wielostronicowa. U nas w KST to było no, paręset stron dokumentacji, więc no, ten wysiłek organizacyjny po stronie partnerów prywatnych musi być tak samo po stronie publicznej, również spory. Jednocześnie wcześniej no, ten sam proces przechodzi podmiot publiczny, to znaczy po tym jak my przygotowujemy pierwszy projekt dokumentacji, osoby w zespole projektowym podmiotu publicznego również muszą te kilka stron przeczytać, zapoznać się, wnieść uwagi. Potem musimy to wspólnie omówić, my te uwagi wprowadzamy po omówieniu, znowu wysyłamy do podmiotu publicznego i dopiero po tym jest to wysyłane do partnera prywatnego. Stąd no, ta przerwa między rundami, taka dwumiesięczna przerwa wydaje się takim optymalnym terminem wymagającym między od stron dużej aktywności, dużego zaangażowania, ale jest to wykonalne. I mniej więcej to się w KST sprawdziło, bo tak jak Mirka powiedziała, u nas były dwie pełne rundy. Spotkaliśmy się z partnerami, z każdym z partnerem jeden dzień. W związku z tym było ich trzech, więc to były trzy dni w danym tygodniu. I potem było to spotkanie jeszcze z bankami, które mogły przedstawić swoje uwagi do umowy i była ta runda pisemna. I to, czyli trzy rundy plus runda pisemna, łącznie nam to zajęło pewnie około pół roku, czyli to by się zgadzało. Co do tych dwumiesięcznych odstępów. Nie wliczam to tej rundy pisemnej, bo runda pisemna była już po prostu przesłaniem sobie wzajemnie uwag i to w jakimś krótszym okresie, nie pamiętam jakim, ale zamknęliśmy. Więc bardzo ważne jest, żeby między tymi rundami doszła do tego dokumentacja, to znaczy, żeby po pierwsze, jak powiedziała Mirka, lekko odsunąć w czasie tą pierwszą rundę od tej prekwalifikacji, żeby ona nie zadziała się bardzo szybko, bo wtedy realnie nie będą mieli Państwo czasu z doradcami przygotować tej dokumentacji. Więc ta runda powinna odbyć się nieco później, niż zaraz po prekwalifikacji, ale wtedy jest czas, żeby położyć tą dokumentację na pierwszą rundę w całości. To ma największy sens, żeby ta pierwsza runda, co też się nieraz w praktyce nam zdarzało, że ta pierwsza runda była trochę taka o niczym, bo to były takie rundy, że partnerzy się spotykali z zamawiającym, rozmawiali o projekcie, o takich ogólnikach, a że tak powiem, zawsze jest ważne, żeby na tych już rozmawiać w konkretach. I wtedy, jak partnerzy otrzymują tą dokumentację, powinni mieć ten pewien czas na zapoznanie się z nim i to dokonanie tego obrotu, o którym mówiłem, wewnętrznym i odesłanie Państwu, jako zamawiającym, swoich uwag do tej dokumentacji. I dopiero na tej podstawie Państwo powinni mieć co najmniej tydzień, dwa jeszcze na zapoznanie się z tymi uwagami i dopiero na tej podstawie odbyć tą pierwszą rundę, a potem kolejne rundy właśnie co dwa miesiące. Natomiast to jest jakby jeden model, to znaczy ten jeden model jest taki, o którym już tutaj Mirka wspomniała, że na danej rundzie omawiamy wszystkie zagadnienia i wtedy rzeczywiście te rundy powinny mieć ten odstęp między sobą, bo po danej rundzie my wprowadzamy jako doradcy po danej rundzie omawiamy tą daną rundę z zamawiającym, to co ustalimy z zamawiającym wprowadzamy do dokumentacji, wysyłamy do zamawiającego, zamawiający to akceptuje lub daje dalsze uwagi, my je wprowadzamy i dopiero potem to jest wysyłane do partnerów.
I w związku z tym i oni muszą też pode mnie swoje uwagi i Państwu odesłać. W związku z tym ten dostęp wtedy jest dwumiesięczny, jest taki no, bardzo ambitny, ale jest optymalny. Ale jest też drugie podejście, to znaczy, żeby nie omawiać wszystkich zagadnień na danym spotkaniu, tylko omówić bliżej, zrobić rundy bliżej siebie, czyli przedłożyć na pierwszą rundę całą dokumentację, ale na tą pierwszą rundę zrobić jedynie prawną, albo obojętnie, no, jakąś kolejność przyjąć. Natomiast, żeby te rundy były osobne, o kwestiach prawnych, finansowych i technicznych. I to wtedy one mogą być bliżej siebie, bo między nimi nie ma zmiany dokumentacji, czyli mogą być na przykład postępowań dwutygodniowych i dopiero po tych trzech spotkaniach możemy, po tych trzech spotkaniach przygotowywana jest zmiana dokumentacji. To jest podejście pewnie lepsze w projektach, gdzie w tych wszystkich zakresach jest jakby więcej kwestii do dyskusji, zwłaszcza jakichś bardziej skomplikowanych technicznych projektach. I też w projektach, gdzie no, zamawiający zespół chciałby uczestniczyć w każdym, chciałby słyszeć dyskusję w każdym z tych zakresów. I uczestniczyć w dyskusji w każdym z tych zakresów, co jest też nieraz zrozumiałe, absolutnie. U nas było to nieco inaczej. My przyjęliśmy ten pierwszy model, czyli na każdym spotkaniu omawiane były wszystkie zagadnienia. Była grupa prawno-finansowa i grupa techniczna, jak tu już wspomniano. I one opracowały w osobnych grupach, w osobnych salach. Natomiast jeżeli była jakaś potrzeba na przepływ informacji między tymi salami, jakieś kwestie były takie zazębiające się, wtedy można było to na bieżąco od razu skonsultować między grupami. No i wtedy rzeczywiście w tej drugim sposobie, gdzie te spotkania są bliżej siebie, są dotyczące odrębnych zagadnień, powinna się przygotować zmiana dokumentacji, wykonać ten obrót między zamawiającym a partnerami prywatnymi i następnie odbyć kolejne spotkanie po tych zmianach, już dotyczące konkretnie tych wprowadzonych zmian i być może uda się wtedy na tym czwartym spotkaniu zakończyć. Wydaje się, że nie ma co przesadnie dłużej negocjować, być może jeszcze jedna runda podsumowująca, być może tak jak u nas runda pisemna, bo w pewnym momencie te uwagi zaczynają się powtarzać. To jest po prostu to samo. Pewne kwestie, niż zamawiający, jeżeli nie chce uwzględnić, często niestety tego nie wyjaśnia, dlaczego nie chce uwzględnić, w związku z tym partnerzy to powtarzają. Ale też bywa tak, że zamawiający już kwestie wszystkie wyjaśnił, partnerzy część kwestii przyjęli, część nie, więc wnoszą, część uwag jest ta sama. W związku z tym takie optymalne właśnie, optymalna liczba spotkań to jest 4, no nie więcej niż 5. I tak też, tak jak już było wspomniane, zrobiliśmy w KST. Ten poprzedni slajd nawiązuje do tego mniej więcej, co już chyba wspomniałem, to znaczy w tym obrocie dokumentacji, ponieważ spotkanie trwa między pewnie 5 a 6 godzin, to zależy ile oczywiście jest odporności w jednostce publicznej, ile chce poświęcić tego czasu, ale tak to w praktyce bywa, że jest to około 6-godzinne spotkanie, takie roboczy dzień pracy w jednostce, a zatem no, nie da się omówić wszystkiego. W związku z tym no, warto pisać rzeczywiście, dużo tych uwag wnosić pisemnie, podkreślać ewentualnie w pismach osobnych, zwłaszcza ze strony partnerów prywatnych, to może to jest od ich strony ważniejsze, które kwestie są najważniejsze z perspektywy, takie można być red flagi, czyli te najważniejsze zagadnienia. Czasem deal breaker, jak to się mówi, czyli pokazują partnerzy, że bez zmiany danego postanowienia nie są w stanie złożyć oferty lub nie będą w stanie zapewnić finansowania bankowego. Więc poza takimi no, bardzo mocnymi punktami, no też są zmiany być może mniej istotne, ale pamiętajmy też, że no, nie należy lekceważyć tak z perspektywy publicznej też tych być może nawet niezaznaczonych akurat flagi zagadnień, bo umowa to jest też zawsze całość. To znaczy, jeżeli Państwo absolutną większość odrzucą tych uwag i nie wprowadzą, to tak jakby będzie oznaczało, że no, nie prowadzę Państwa tego realnego dialogu z partnerami i w związku z tym no, cała umowa jako całość jest no, pewnie obarczona takimi ryzykami jako całość, że też będzie im będą pewnie musieli to odpowiednio wysoko wycenić lub nie złożyć w ogóle oferty. Więc też myślę, wydaje, że warto przyglądać się tym mniej
też jakby mogłoby się wydawać istotnym uwagą, bo co do zasady my jak pracujemy dla strony też prywatnej, to no, ponieważ tych dokumentacji jest bardzo dużo, jest dużo tych stron, to my też się nie skupiamy na drobnostkach. My też tego czasu jest na ogół właśnie mało, 2 miesiące albo miesiąc po naszej stronie, każdej publicznej, prywatnej, więc my też skupiamy się jednak na rzeczach ważnych. W związku z tym każdy ten komentarz na ogół jest ważny i warty uwagi, a na samym spotkaniu już właśnie omawiamy wtedy te kwestie głównie rozbieżności, tak, bo z tej wymiany korespondencji wychodzi nam lista rozbieżności. Wtedy na ogół zamawiający taką listę rozbieżności tworzy lub prosi partnera prywatnego, aby go stworzył, co dla partnera prywatnego jest najważniejsze z perspektywy partnera prywatnego, bo z perspektywy różnych partnerów te kwestie są inne. W związku z tym, żeby to partnerzy zaproponowali agendę tych kwestii, które chcieliby omówić, bo są wyraźnie rozbieżne między stronami i chciałyby zrozumieć wzajemne rozumienie, wzajemne podejście stron do tych kwestii. Stąd no, na spotkaniach po prostu już rozmawiamy o tych na ogół rozbieżnościach, które nas różnią. Kolejny punkt to jest dialog z bankami, bo tak jak mówiliśmy w KST, banki angażowaliśmy na pewnym etapie i tu bym oddał głos Marcinowi. Tak, no ja dużo już o bankach powiedzieliśmy, w zasadzie to jest powtórzenie i podkreślenie tego, jak ważną rolę banki pełnią, szczególnie w dużych projektach PPP, dużych, skomplikowanych, w których z góry wiadomo, że partnerzy prywatni albo nie są w stanie sfinansować w całości samodzielnie takiego projektu, albo nawet gdyby byli w stanie, to po prostu te projekty byłyby bardzo drogie, bo kapitał prywatny jest droższy od finansowania bankowego. W związku z tym w interesie podmiotu publicznego jest jednak, żeby banki uczestniczyły w tych projektach, ponieważ są w stanie zapewnić na pewno tańszy kapitał niż partnerzy prywatni. Często się tak dzieje właśnie. Dlatego też my mieliśmy to szczęście w KST, że banki uczestniczyły już na etapie dialogu w analizie umowy. My no mogę, myślę, że otwarcie powiedzieć, że w stosunku do pierwszej wersji umowy PPP wprowadziliśmy sporo zmian pod kątem właśnie wymogów instytucji finansujących. W zasadzie, jeżeli chodzi o te wymogi, to my możemy je podzielić na dwa takie obszary. Jeden obszar to są kwestie, które mogą spowodować, że przedsięwzięcie będzie niebankowalne. Czyli mogą spowodować, że żaden bank, który funkcjonuje na rynku PPP, nie będzie chętny do sfinansowania takiego przedsięwzięcia. No do takich kluczowych elementów można zaliczyć na przykład limit odpowiedzialności partnera prywatnego. To jest kwestia, która jest kluczowa z punktu widzenia banków i która no, rzeczywiście wpływa na bankowalność projektu. Brak takich limitów no z dużym prawdopodobieństwem mógłby spowodować, że żaden bank nie zdecydowałby się na sfinansowanie takiego przedsięwzięcia. No i drugą grupą zapisów umownych to są zapisy, które nie tyle powodują niebankowalność, co mogą spowodować po prostu wzrost kosztów finansowania. No generalnie zasada jest taka, że im więcej ryzyk państwo jako strona publiczna przyniesiecie na podmiot publiczny, tym droższy będzie projekt z punktu widzenia partnera prywatnego, ale tym droższy będzie również koszt finansowania takiego projektu. Im większe ryzyko, tym większe po prostu odsetki, tym większa marża za ryzyko. I w związku z tym, no właśnie z tego punktu widzenia istotne jest, żeby te podmioty uczestniczyły na jak najwcześniejszym etapie. Co prawda od państwa jako podmiotu publicznego nie do końca w pełni jest to zależne, no bo to musi być jednak inicjatywa partnera prywatnego, który decyduje się na pozyskanie takiego finansowania i w zasadzie w KST banki przychodziły z partnerami prywatnymi i uczestniczyły w dialogu. My generalnie przeprowadziliśmy, chociaż na samym początku nie mieliśmy tego w zamiarze, ale
ale zdecydowaliśmy się z uwagi na to, że wiele kwestii finansowych wymagało wyjaśnienia, no zdecydowaliśmy się właśnie na przeprowadzenie dodatkowej tury finansowej, która w pierwotnym naszym zamierzeniu nie miała być przeprowadzona. No i rzeczywiście ta tura miała charakter dwojaki. Ona miała z jednej strony charakter wyjaśniający, czyli pewne kwestie podmiot publiczny wyjaśnił co do intencji określonych zapisów w umowie i one zostały przyjęte przez instytucje finansujące i to było ok. Natomiast część zapisów rzeczywiście było takich, które wymagały zmiany pod kątem akceptowalności z punktu widzenia instytucji finansujących. Niemniej jednak oczywiście to też nie jest tak, że chcemy Państwu powiedzieć, że umowę należy w całości zmieniać pod kątem instytucji finansujących. No, trzeba tu zachować zdrowy rozsądek i jakiś środek ciężkości znaleźć, żeby jednak wyjść naprzeciw instytucjom finansującym, ale nie oznacza to, że każda ich propozycja musi być akceptowana przez podmiot publiczny, natomiast każda propozycja banków musi być przynajmniej przeanalizowana przez stronę publiczną. No i reasumując, my dzięki tej kulturze dialogowej z jednej strony znaleźliśmy jakiś tam punkt zrozumienia w kwestiach finansowych, natomiast no, rzeczywiście część zapisów umownych została pod kątem tych rozmów zmieniona. To jest. Zmienić, dobrze. Dobrze, i teraz właśnie, i teraz no, generalnie dialog z partnerami prywatnymi jest tą częścią postępowania, która jest dosyć no, mocno pracochłonna zarówno dla strony publicznej, jak i strony prywatnej. Jest również pracochłonna dla nas jako doradców strony publicznej. W praktyce wygląda to w ten sposób, że no, co prawda tura z partnerami, tury z partnerami prywatnymi są jednodniowe, niemniej jednak ilość uwag, ilość rzeczy, które się zmieniają pod wpływem rozmów z partnerami prywatnymi, no jest niejednokrotnie spora. Zresztą sama dokumentacja jest bardzo obszerna i w związku z tym, o ile no w przypadku KST zawsze runda dialogowa trwała, no my ją przeprowadzaliśmy 3 dni pod rząd. Mieliśmy 3 partnerów, więc zawsze to było 3 dni pod rząd, ale potem no około 2-3 tygodni potrzebowaliśmy, żeby wprowadzić te uwagi i sposób wprowadzenia tych uwag czy zmian do dokumentacji no też ma charakter taki wielowymiarowy, bo najpierw my jako doradcy wprowadzamy zmiany oczywiście w taki sposób, żeby one były wprost widoczne dla podmiotu publicznego. Przedstawiamy jakieś nasze rekomendacje co do tego, jakie na uwagi należałoby uwzględnić w całości, jakie w części, a jakich nie powinniśmy uwzględniać. Z drugiej strony podmiot publiczny musi przeanalizować rekomendacje, musi przeanalizować wprowadzane zmiany. No i generalnie jest to taka interakcja dosyć czasochłonna, ponieważ cały czas jakby jesteśmy na linii z podmiotem publicznym i cały czas prowadzimy dyskusję co do tego, w jakim zakresie dokonywać zmian w bieżącej dokumentacji. Z drugiej strony no partnerzy prywatni też ponoszą dosyć duży koszt, jeżeli chodzi o czas poświęcony na przeanalizowanie dokumentacji, no bo oni z jednej strony muszą przeanalizować to, co powiedzmy na pierwszą turę dialogową zostało przedstawione, a potem kolejny raz trzeba analizować całą dokumentację pod kątem wprowadzonych zmian do umowy. No my niestety musimy godzić, my jako doradcy strony publicznej musimy godzić interesy wielu partnerów. Czasami są one sprzeczne, czasami te interesy są zbieżne. Też ważne jest, żeby patrzeć na to, w jaki sposób partnerzy do danych kwestii podchodzą. Jeśli mamy jakiś obszar, co do którego uwagi zgłaszają wszyscy i wszyscy mają takie samo zdanie, no to jest coś, co już powoduje, że warto się skupić na tym, czy rzeczywiście nie powinno tu, czy my jako strona publiczna nie powinniśmy w danym obszarze rzeczywiście wprowadzić jakieś zmiany, no skoro wszyscy mówią jednym głosem, prawda?
Więc, a też nie chcielibyśmy doprowadzić do sytuacji takiej, że jakieś postanowienia spowodują, że partnerzy po prostu nie złożą tych ofert. Więc co prawda same spotkania są, no jeśli mogę tak powiedzieć, w stosunku do całego postępowania dosyć szybkie, no to cały ten proces wprowadzania zmian, dyskusji, spotkań, wielu spotkań na gruncie zarówno umownym, jak i technicznym, bo przecież kwestie techniczne to też są elementy, które w ogóle są odrębnie dyskutowane przez zarówno doradcę technicznego, jak i przez osoby, które zajmują się stroną techniczną w podmiocie publicznym. No, całość tego dialogu, tak jak już tu Mirka i Michał wspomnieli, zamknęła się w 6 miesiącach, więc niby tylko 3 tury dialogowe, ale 6 miesięcy było potrzebne, żeby przepracować te tury i wprowadzić zmiany. Więc planując harmonogram dialogu, no trzeba mieć właśnie na uwadze, że jest to proces czasochłonny i im więcej partnerów, tym bardziej czasochłonny, im bardziej skomplikowany projekt, tym również jest bardziej czasochłonny. Dobrze. No, ważną kwestią również jest to równe traktowanie partnerów prywatnych w trakcie dialogu. No, nie możemy doprowadzić do sytuacji takiej, w której w jakikolwiek sposób którykolwiek z partnerów jest preferowany, czy to pod kątem czasu trwania negocjacji, czy to pod wieloma innymi względami. Dokumentacja, zresztą tak się we wszystkich raczej postępowaniach, w których my braliśmy udział, dokumentacja, która jest wypracowywana w trakcie dialogu, no jest w sposób równy i udostępniana partnerom prywatnym. Również no, niedopuszczalna byłaby sytuacja na przykład taka, w której czas na dialog konkurencyjny różnicujemy pomiędzy partnerami. To znaczy, jeśli decydujemy się na przeprowadzenie tury, nie wiem, jakiejś dodatkowej tury dialogu, na przykład na wniosek jednego partnera, no to ta tura dialogu musi być przeprowadzona ze wszystkimi partnerami. To znaczy, jeżeli organizujemy tą turę na wniosek jednego partnera, to nie robimy to tego tylko dla tego jednego, który zawnioskował, tylko dajemy taką możliwość wszystkim partnerom, że możemy jeszcze dodatkową turę zorganizować. W przypadku KST cała korespondencja była prowadzona przy uwzględnieniu założonych terminów. To też było bardzo ważne, ponieważ każde wydłużenie jakiegoś etapu dialogu no po prostu wpływa na cały harmonogram i ileś takich przedłużeń w trakcie całej procedury no powoduje, że dialog może istotnie się wydłużyć, więc bardzo ważne jest właśnie pilnowanie tych terminów, żeby wszyscy partnerzy mieli dostęp do pełnej informacji w tym samym terminie przy zachowaniu zasady konkurencyjności i przede wszystkim z poszanowaniem oczywiście tajemnicy przedsiębiorstwa, ponieważ zazwyczaj no dialog konkurencyjny czy rozmowy z poszczególnymi partnerami no objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa. I to jest warunek jakby konieczny do tego, zachowanie tej tajemnicy jest warunkiem koniecznym, żeby prowadzić otwartą rozmowę z partnerem prywatnym, żeby w sposób otwarty wymieniać się spostrzeżeniami, wnioskami, czy dobrymi nawet praktykami, które niejednokrotnie partnerzy prywatni przekazują podmiotom publicznym w trakcie dialogu, ale to są oczywiście rzeczy, które stanowią know-how partnerów prywatnych i one zawsze są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane innym podmiotom biorącym udział w postępowaniu. Dobrze, to proszę Państwa, podsumowując ten blok dotyczący negocjacji czy dialogu konkurencyjnego, tak jak no, omówiliśmy tutaj naszym zdaniem kilka no, najważniejszych kwestii, tak, poprzez liczbę uczestników, jaka powinna być zaangażowana w przygotowanie dokumentacji, najlepiej na pierwszą rundę odstępy między rundami, jaki powinien być ten optymalny harmonogram, jak powinniśmy
negocjować z partnerami o tych głównie tych rozbieżnościach, a między rundami wymieniać się dokumentacją z pełnym komentowaniem wszystkich zmian, angażować w miarę możliwości banki w dialog, który, tak jak Marcin powiedział, na ogół taką formą angażowania jest to, że banki po prostu uczestniczą z poszczególnymi partnerami. To są oczywiście różne banki z różnymi partnerami, tak było w KST. Jeden partner z jednym bankiem, drugi partner z innym bankiem. Oczywiście te banki potem umożliwiały finansowanie wszystkim partnerom, no ale ponieważ żeby też każdy partner mógł uczestniczyć w dialogu, no to one jakby z różnymi bankami przychodziły. Koniec końców te banki oferowały finansowanie wszystkim partnerom, nikt nie był jakoś dyskryminowany. Tak jak Marcin powiedział, ważne jest to, aby to traktowanie było równe co do czasu spotkań, żeby korespondencja do wszystkich trafiała tak samo. Może to są oczywistości, ale myślę, że warto to było podkreślić. Jeszcze do tej liczby uczestników, bo tu jakby Mirka mówiła 3 czy 5. Oczywiście to są zawsze 2 dni więcej negocjacji, jak będzie ich piątka, więcej dokumentacji, więcej uwag i tak dalej. No ale wydaje się z naszego doświadczenia, że tak jak powiedziałem, Mirka, myślę, że to ważne, żeby to jeszcze powtórzyć. Po prostu no, jest większa szansa na konkurencyjność ofert. Ten wysiłek Państwo podejmują te pół roku, w te 7 miesięcy Państwo, i to jest oczywiście bardzo dobry wynik, jeżeli dialog się zamknie w takim czasie. Państwo go rzeczywiście podejmują, to jest duży wysiłek, ale tak jak powiedziałem na wstępie, potem ten projekt jest wieloletni, w związku z tym już kolejny raz tych wysiłków podejmować nie trzeba. No więc wydaje się, że warto trochę większy podjąć ten wysiłek i mieć potencjalnie po prostu lepsze oferty potem na stole. Ale oczywiście, no jeżeli Państwo bardzo zależy na czasie i chce Pan program dialog na tym szybciej, też w danym przypadku możliwe, że trzy podmioty też są, no będą odpowiednie. Więc tyle o dialogu. Proszę Państwa, jeżeli Państwo mają jakieś pytania, to prosimy na czacie je umieszczać. My postaramy się w pewnym momencie, pewnie bliżej końca, odpowiedzieć. I przejdźmy teraz do kolejnego bloku dotyczącego umowy. Umowa PPP, ja może krótko, krótki wstęp o umowie. Tak jak wspomniałem, to jest clue, to jest najważniejsza część tego całego projektu. Myślę, jak większości projektów w większości przedsięwzięć w zamówieniu publicznym, natomiast no tutaj szereg tych zagadnień, które reguluje umowa, jest dużo więcej. Umowa w KST jest dosyć umową długą, bo ma ponad 150 stron plus załączniki jak standard eksploatacji. Natomiast oczywiście no, znamy postępowanie, gdzie te umowy są krótsze i to jest pewnie też możliwe. Natomiast no, wydaje się, że my i tak nadmiernie staraliśmy się już i nie wydłużać. Staraliśmy się rzeczywiście, żeby były te najważniejsze kwestie ujęte. No ale zagadnień jest po prostu bardzo dużo do uregulowania z uwagi na wieloletność tego projektu. Ja może podzieliłbym je, te, które byśmy chcieli omówić dzisiaj z Państwem, podzieliłbym na takie 3 zasadnicze grupy. Pierwsza grupa to jest taka grupa, powiedziałbym, wykonawcza, tak? Czyli to, jak partner wykonuje to wdraża to przedsięwzięcie. I tu bym do tego zaliczył właśnie no przede wszystkim projektowanie i budowę, osobno projektowanie, osobno budowę, inżyniera kontraktu, który jest bardzo ważnym uczestnikiem tego procesu. U nas będę o tym jeszcze mówił, to jest pewien standard rynkowy. To jakich podwykonawców korzysta partner prywatny, jak to jest też uregulowane w umowie, jak korzysta z jej potencjału. Więc projektowanie, budowa, inżynier, podwykonawcy to takie główne punkty, można powiedzieć, wykonawcze. Cały komponent jest potem finansowy w umowie, bardzo ważny, bo to jest nie tylko wynagrodzenie partnera prywatnego, co oczywiste, ale właśnie z uwagi na obecność banku, szereg postanowień dotyczących finansowania dłużnego i finansowania kapitałowego przez partnera, więc cały rozdział mowy o finansowaniu. Tutaj też są rozliczenia z partnerem prywatnym, jeżeli umowa się rozwiąże przedwcześnie, z takich względów, czy to z winy partnera, czy podmiotu publicznego. No tak się może zdarzyć, że ta umowa nam się rozwiąże wcześniej i to ma również bardzo ważny wpływ na bankowalność projektu, na to, czy banki udzielą kredytu. Odpowiednie uregulowanie tego rozdziału umowy dotyczącego tych rozliczeń.
Tu jest w tych części, w tej części finansowej powiedziałbym, że też jest, są ubezpieczenia. Jak można też powiedzieć, zdarzenia nadzwyczajne, tak to nazwaliśmy w umowie, czyli no, umowa wieloletnia ma to do siebie, że no, nie jest, no, musi być elastyczna, musi zawierać w sobie postanowienia, które będą uprawniały partnera prywatnego, czy też podmiot publiczny do zmian. Po pierwsze, to jest polecenie zmiany, to jest ważna część umowy i w ogóle postanowienia dotyczące zmiany, ale także przypadki kompensacyjne i przypadki wydłużające terminy partnera prywatnego, też o tym jeszcze będę mówił. No i ostatnie takie, już może mniej, to da się taki w jeden blok połączyć, blok wykonawczy czy dotyczący finansowania, to są takie postanowienia też ważne w toku obowiązywania umowy, ale już może mniej jednolite. I tutaj chcielibyśmy mówić, jakie są też uprawnienia kontrolne podmiotu publicznego względem partnera przez ten okres obowiązywania umowy, jak również jak ten okres umowy się kończy, zakładając, że skończy się nam zgodnie z terminem, o czym należy pamiętać po zakończeniu umowy, czyli taki no, o zwrocie infrastruktury i innych obowiązkach. I to są takie podstawowe kwestie w umowie, które chcielibyśmy z Państwem omówić. Ja może zacznę rzeczywiście od tych punktów dotyczących takich ogólnych, dwóch takich ogólnych kwestii w umowie, o których wspomniałem, to jest, o których, przepraszam, właśnie jeszcze nie wspomniałem. To jest kwestia dotycząca precyzyjnego definiowania pojęć, ponieważ być może oczywiste, ale bardzo istotne jest, aby stworzyć takie jedno miejsce w umowie, gdzie będą wszystkie pojęcia, które używamy we wszystkich dokumentach, czy to w osobnym załączniku, pojęcie, czyli definicje, czy to w osobnym załączniku, jako załącznik definicje, czy po prostu pierwsza część umowy, tak, żeby w różnych dokumentach, będą je czytać inżynierowie, finansiści, prawnicy, żeby mogli do takiego zbioru się odwołać. I przechodząc już do tej części wykonawczej, tutaj ja chciałbym zwrócić uwagę na jedną istotną rzecz, odmienność PPP do tych tradycyjnych zamówień, a mianowicie ustawa o PPP daje taką możliwość wyłączenia solidarnej odpowiedzialności wykonawców tej umowy. I to jest bardzo istotne w PPP, bo w absolutnej większości postępowań kto inny odpowiada za budowę tej infrastruktury, a kto inny potem za ich utrzymanie. I często albo to są konsorcja wykonawców, lub firma na przykład budowlana lub utrzymaniowa bierze sobie jako podwykonawcę, no właśnie odwrotnie, firmę budowlaną lub utrzymaniową. I jeżeli to jest konsorcjum jednak tych firm, to bardzo ważne PPP jest to, aby te firmy nie musiały odpowiadać solidarnie ze sobą za wykonanie tego przedsięwzięcia. To może budzić oczywiście pewne taki no, sprzeciw po Państwa stronie, dlaczego tak jest. No, przecież razem realizują umowę, to razem powinni odpowiadać. Natomiast ponieważ to są zupełnie dwie inne kompetencje, utrzymanie a budowa, no to też różne firmy się w tym specjalizują. No tak działa rynek i rzadko jest tak, że jedna grupa kapitałowa ma w sobie obie te kompetencje. Zdarza się, ale na ogół, zwłaszcza przy większych projektach, to jest rozdzielne. I w związku z tym też to po prostu pozwala po raz kolejny rozdzielenie tej odpowiedzialności, że jeden podmiot odpowiada za budowę, a inny podmiot odpowiada względem zamawiającego za utrzymanie, też po prostu powoduje, że te ryzyka są mniejsze po obu stronach, tak? Bo jeżeli wykonawca budowlany miałby odpowiadać za to, co robi potem przez 20 lat firma utrzymująca i odwrotnie, to siłą rzeczy te podmioty muszą to wkalkulować w swoje ryzyka i muszą pewnie rezerwy założyć z tego tytułu, więc ta oferta znowu będzie droższa. I to jest też standard międzynarodowy, że tak się dzieje, to znaczy rozdzielenie tej odpowiedzialności. I został wprowadzony do polskiego ustawodawstwa. To jest też moim zdaniem bardzo dobra no, praktyka czy działanie ustawodawcy, że to się znalazło w polskich przepisach i uważamy, że z tego należy korzystać i nie wyłączać tego braku odpowiedzialności solidarnej, bo oczywiście wyłączyć go można,
ale naszym zdaniem to będzie niekorzystne dla projektu, dla oferty, którą Państwo po prostu otrzymają. I dalszy ciąg tej części wykonawczej chciałem przekazać głos Mirce na temat projektowania i budowy. Tak, i tutaj w ramach tego bloku mamy trzy dobre praktyki. Jedną z praktyk jest obecność inżyniera kontraktu w trakcie realizacji. Jest to pewien standard już, że na dużych projektach PPP taka funkcja jest pełniona przez niezależną firmę. Inżynier kontraktu w trakcie okresu projektowania i budowy po pierwsze monitoruje jakość wykonywanych prac, może wnosić swoje uwagi co do sposobu jego prowadzenia, ale też dodatkowo pełni taką rolę konsultacyjną dla zamawiającego, czyli na jego prośbę może przygotowywać niezależne opinie, które wynikają z zakresu umownego, analizuje wartość wykonywanych prac na etapie realizacji w przypadku wystąpienia, czy w przypadku kompensacyjnego, czy polecenie zmiany. Z reguły, zresztą podmiot publiczny w trakcie przygotowania procesów inwestycyjnych takich w tradycyjnej formule również zatrudnia tego inżyniera kontraktu w ramach swoich zamówień publicznych. Na etapie projektu PPP można dokonać tego w różny sposób. Czyli tak jak w tradycyjnej formule podmiot publiczny ogłasza przetarg i zatrudnia inżyniera kontraktu, albo w drugą metodę wspólnie jest wybierany przez strony i tutaj podmiot publiczny może proponować trzech kandydatów do pełnienia tej funkcji, a wyboru dokonuje partner prywatny, przy czym umowę z inżynierem kontraktu zawiera wówczas partner prywatny. Ale w takiej sytuacji podmiot publiczny powinien określić dokładnie, jakie postanowienia powinny być zawarte w takiej umowie z inżynierem, co tak de facto przekładać się będzie później na i dodatkowo wzmacniać niezależność takiego inżyniera kontraktu. Dodatkowo tutaj często pojawia się pytanie, czy jeżeli inżynier kontraktu posiada umowę z partnerem prywatnym, czy on jest niezależny? Tutaj sam tryb wyboru partnera, inżyniera kontraktu wspólnie właśnie z partnerem prywatnym, a oprócz tego przygotowanie założeń, czyli jakie wymagania musi spełniać inżynier kontraktu oraz dodatkowo jakie postanowienia umowne powinny się znaleźć w umowie z inżynierem kontraktu, tutaj gwarantują tą niezależność. Dodatkowo podmiot publiczny może uczestniczyć w negocjacjach z inżynierem kontraktu, zgłaszać swoje uwagi, a w takim ostatecznym rozwiązaniu, jeżeli nastąpiła utrata zaufania do inżyniera kontraktu, no to może żądać wymiany oczywiście na inny podmiot, czyli to jest inną formą rozwiązania umowy niż w przypadku tradycyjnych zamówień publicznych, gdzie też takie de facto sytuacje mogą zaistnieć i wymiana inżyniera kontraktu jest możliwa. Przy czym samo zatrudnienie inżyniera kontraktu na projekcie PPP ma swoje też takie dodatkową funkcję, bo odbiór prac prowadzi niezależna instytucja, co jest również pozytywnie odbierane przez banki finansujące wynagrodzenie
finansujące realizację tutaj projektu. Samo taką kolejną rzeczą, którą warto podkreślić, jest ograniczona ingerencja w proces projektowania i budowy. Czyli tutaj podmiot publiczny przenosi ryzyko projektowania i budowy na partnera prywatnego. Czyli za wyjątkiem oczywiście dodatkowych takich ryzyk administracyjnych, które wynikają z procedur czy dodatkowych wymagań nałożonych w decyzji, które są wymagane ponad typowo dla danej decyzji. Podmiot publiczny w trakcie prowadzenia procesu projektowania i budowy ma prawo zgłaszać uwagi do dokumentacji projektowej. Przy czym tak naprawdę są one nie do końca, są one niewiążące. Natomiast tak jak już podkreślałam, że ostatecznej zatwierdzenie gotowej dokumentacji, jak i odbioru robót dokonuje inżynier kontraktu, przy czym jego zastrzeżenia, uwagi dotyczą przede wszystkim zgodności z dokumentacją, z umową, z przepisami prawa i uzyskanymi decyzjami. Inżynier kontraktu nie może odmówić zatwierdzenia dokumentacji, jeżeli nie ma do tego przesłanek. Tak? To jest tak naprawdę bardzo ważne i bardzo ważne jest zwrócenie uwagi na klauzulę w umowie PPP, aby nie nastąpiło przeniesienie tego ryzyka projektowania i budowy na podmiot publiczny, bo zgodnie z podziałem ryzyk, to ryzyko jest i powinno być przeniesione na partnera prywatnego. Kolejną taką dobrą praktyką w okresie projektowania i budowy to jest przygotowanie tak rozsądnego katalogu przypadków kompensacyjnych. No, co jest celem przypadku kompensacyjnego? Celem przypadku kompensacyjnego jest przygotowanie odpowiedniego podziału ryzyka pomiędzy stronami umowy, czyli tutaj pomiędzy podmiotem publicznym a partnerem prywatnym. Przypadkiem kompensacyjnym jest po pierwsze istotna zmiana przepisów i dodatkowo przypadki, które są wskazane w umowie. Przy podziale ryzyka z reguły jest tak, iż ryzyko ponosi ta strona, która najlepiej tak jakby się zaopiekuje tym ryzykiem i może nim zarządzać. W związku z powyższym przypadki kompensacyjne zdejmują część tych ryzyk budowy z partnera prywatnego, ale tylko w takim zakresie, w którym partner nie wiedział lub nie mógł dowiedzieć się przy zachowaniu należytej staranności. I tak w przypadku projektu KST mamy dosyć szeroki katalog przypadków kompensacyjnych. I takim przypadkiem kompensacyjnym jest na przykład nieprawdziwość oświadczeń podmiotu publicznego, czyli co do stanu nieruchomości. Czy pogorszenie stanu nieruchomości pomiędzy złożeniem oferty a dniem przekazania nieruchomości. Nieprzekazanie partnerowi prywatnemu w ustalonych terminach uzgodnionych dokumentów, decyzji, pozwoleń, czy cokolwiek zostało wskazane w umowie, do których zobowiązany jest podmiot publiczny. Czy działanie podmiotów trzecich, do których to działań partner prywatny nie mógł
nie mógł skoordynować albo które utrudniały partnerowi prywatnemu wykonywanie robót, a na których nie miał wpływu ani partner prywatny, ani podmiot publiczny. Tak? Przypadkiem takim kompensacyjnym może być również stwierdzona w procedurze rozstrzygania sporów niezasadność zastrzeżeń i uwag inżyniera kontraktu, które de facto zostały potwierdzone później przez podmiot publiczny, co do na przykład dokumentacji projektowej. Takim bardzo często stosowanym też przypadkiem kompensacyjnym jest przypadek dotyczący przełożenia, przebudowy czy usunięcia infrastruktury technicznej kolizyjnej, której partner prywatny nie mógł przewidzieć. I tutaj, co jest ważne, w dokumentach i w umowie należy jasno określić albo na przykład granice, co do których partner prywatny odpowiada, a poza którymi nie odpowiada, żeby jasno sprecyzować oczekiwania podmiotu w tej kwestii. Dodatkową takim przypadkiem kompensacyjnym może być konieczność wykonania badań dodatkowych lub ekspertyz, które generalnie wpływają na wykonanie umowy, a nie zostały przewidziane w ramach umowy. I dodatkowo partner prywatny nie ponosi odpowiedzialności, za to odpowiedzialności. Dodatkowym takim przypadkiem kompensacyjnym mogą być niesprzyjające warunki atmosferyczne, które uniemożliwiają ukończenie robót w terminie, chociaż to jest trudne w naszych uwarunkowaniach teraz klimatycznych, ale możliwe do oczywiście do spełnienia. Osobną taką grupą są również grupą dobrych praktyk jest waloryzacja nakładów inwestycyjnych. Waloryzacja nakładów inwestycyjnych to jest oczywiście następstwo tych sytuacji społeczno-gospodarczych, które mieliśmy w ostatnim okresie. I dobrą praktyką jest uwzględnienie takich zapisów w umowie PPP. Mechanizm waloryzacji powinien zostać dostosowany do specyfikacji przedsięwzięcia, no bo inaczej będziemy waloryzować tutaj, tak jak w przypadku projektu KST, w którym mamy po pierwsze budowę linii tramwajowej i infrastruktury drogowej, a inaczej będziemy wprowadzać nakłady, klauzule waloryzacyjne dla nakładów inwestycyjnych dla obiektów kubaturowych. Tak, w mechanizmie waloryzacji musimy wskazać, jaka część nakładów inwestycyjnych po pierwsze podlega tej waloryzacji, od kiedy taka waloryzacja następuje i to, co jest ważne, to też jaki jest możliwy maksymalny wzrost takiego wynagrodzenia oraz to, co patrząc na alokację ryzyk, z uwagi na to, że jednak ryzyko projektowania i budowy jest po stronie partnera prywatnego, jakiej części następuje podział ryzyka kosztowego po stronie podmiotu publicznego i partnera prywatnego. W projekcie KST nie było klauzul tych waloryzacyjnych, one zostały wprowadzone aneksem do umowy, a zasady wyliczenia koszyka waloryzacyjnego oparto
o ogólnodostępne informacje wypracowane przez Ministerstwo Infrastruktury, wprowadzone w 2019 roku na podstawie koszyków waloryzacyjnych odrębnych dla umów, czyli tutaj drogowych, czyli wprowadzonych przez Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad Krajowych, i drugie kolejowych, czyli tutaj branży tej torowej dla polskich kolei państwowych. I teraz ten mechanizm waloryzacji nakładów inwestycyjnych przyjęto z udziałem procentowych nakładów inwestycyjnych w nakładach drogowych i w branży torowej. Na pewno praktyka wprowadzenia tych waloryzacji nakładów inwestycyjnych w chwili obecnej z racji postępu i zarówno i umów będzie takim jakimś standardem, wydaje się, do wprowadzenia. Zresztą takie są wyjaśnienia i tutaj i praktyka w zakresie zarówno robót budowlanych, jak i usług doradczych. Dlatego przy projektach PPP również należy takie waloryzacje nakładów inwestycyjnych uwzględniać. Wszystko, tak? Dobra, to proszę Państwa, ja krótko omówię w tej części wykonawczej teraz kwestię podwykonawców, bo to jest dosyć odmienne, w sposób istotny odmienne niż w tradycyjnych zamówieniach publicznych, jak ta kwestia jest regulowana w przepisach, ale również w związku z tym może być regulowana odmiennie w umowie. Bo tutaj zgodnie z ustawą PPP, artykułem 7 ustęp 3a, no ustawa wprost wyłącza odpowiedzialność zamawiającego za płatność wynagrodzenia na rzecz podwykonawców partnera prywatnego. I to jest oczywiście świetne rozwiązanie dla zamawiających. W związku z tym no, ustawodawca traktuje jakby no, tego partnera prywatnego jako ten podmiot, tak powiem, bezpośrednio odpowiedzialny do podwykonawców i ostatni odpowiedzialny za jako ostatni względem podwykonawców, czyli traktuje go jako tą postać, można powiedzieć, centralną w tym zakresie w projekcie. Natomiast no, oczywiście jeszcze jest kwestia kodeksu cywilnego i tutaj również przepisy kodeksu cywilnego mówią o tym, że inwestor odpowiada, ma tą solidarność, odpowiedzialność za wynagrodzenie płatne podwykonawcom i często w projektach, takich tradycyjnych projektach zamówieniowych, tym inwestorem jest podmiot publiczny, jest zamawiający. W związku z tym, no, gdyby tak to uregulować, to mimo, że jest to wyłączenie artykułu PZP, który mówi o odpowiedzialności zamawiającego za płatność na rzecz podwykonawców, to i tak, jeżeli zamawiający byłby tym inwestorem, ta odpowiedzialność mogła pojawić by się na poziomie z uwagi na przepisy kodeksu cywilnego. Więc my akurat jako doradcy na ogół rekomendujemy partnerowi, podmiotowi publicznemu, aby inwestorem w rozumieniu KC i prawa budowlanego był partner prywatny. Co powoduje, że również i w tym przypadku ta odpowiedzialność podmiotu publicznego za płatność na rzecz podwykonawców nie występuje. Czyli tym jedynym odpowiedzialnym podmiotem jest partner prywatny jako inwestor. I tutaj no, w związku z tym, że no i w związku z tym, że również przez to na partnerze prywatnym ciążą te podstawowe ryzyka budowy, przez to, że jest jako jedyny odpowiedzialny za to, że podwykonawcy otrzymują płatność, jego podwykonawcy, więc jest to no, wydaje się zasadne, bo to są podwykonawcy partnera prywatnego, otrzymują tą płatność. W związku z tym no, my postanowiliśmy w KST nie ingerować nadmiernie w to, jacy ci podwykonawcy będą, jeżeli to partner prywatny rzeczywiście za nich odpowiada. I może to być takie rozwiązanie, że jakby partner prywatny może dowolnie sobie tych podwykonawców dobierać. Są też takie w praktyce takie rozwiązania umowne, że partner prywatny, że podmiot publiczny akceptuje tylko tych pierwszych podwykonawców. Na ogół to jest generalny wykonawca w większych projektach, który odpowiada całościowo za wykonanie robót.
jakiś jeden podmiot, który odpowiada za to operowanie, utrzymanie obiektu i jakby na tym poziomie akceptuje to, może to akceptować podmiot publiczny, natomiast już tych podwykonawców podmiot publiczny nie ingeruje. My przyjęliśmy takie rozwiązanie, w którym to po prostu partner prywatny jako odpowiedzialny za wykonanie umowy sam dobiera sobie podwykonawców. Odpowiedzialny oczywiście względem zamawiającego. Wprowadziliśmy w związku z tym też szereg postanowień do umowy do umowy PPP dotyczących podwykonawców w związku z tymi rozwiązaniami, które regulują to w ten sposób, że gdyby jednak z jakichś względów, czy to poprzez orzeczenie sądowe, jednak w przyszłości powstała odpowiedzialność podmiotu publicznego za płatność na rzecz podwykonawców, no bo tak się oczywiście w praktyce może zdarzyć, no jakiś skład orzekający może jednak nie uznać, że tej odpowiedzialności nie ma, nie uznać zapisów umowy dotyczących przeniesienia obowiązków inwestora na rzecz partnera prywatnego. No, życie jest bogate, nie wszystko można przewidzieć. Więc myśmy, mimo że jesteśmy pewni tych rozwiązań od strony prawnej, przewidzieli jednak takie bezpieczniki, to znaczy mówiące o tym, że nawet gdyby taka odpowiedzialność podmiotu publicznego z tytułu na przykład orzeczenia powstała, to partner prywatny zobowiązał się do przejęcia długu, to jest taka instytucja prawa cywilnego, przejęcia długu od strony publicznej i zapłat na rzecz tych podwykonawców, a gdyby tego nie dokonał, to zostało zabezpieczone karą umowną w wysokości tego wynagrodzenia podwykonawcy. Więc wydaje się, że tam też było szereg innych postanowień, chociażby takie, że wykonawcy, partner prywatny zobowiązany jest do umieszczania w umowach z podwykonawcami zgody podwykonawców na to, że podmiot publiczny nie odpowiada i jeżeli nawet taka odpowiedzialność by powstała, to partner prywatny zobowiązuje się jako jedyny jest zobowiązany do zapłaty tego wynagrodzenia. Tego typu no, kilka postanowień umownych no, w naszej ocenie zabezpieczyło to zamawiającego od tego, że on nie będzie zobowiązany do tej płatności. Natomiast oczywiście to też z drugiej strony, no to też daliśmy właśnie partnerowi prywatnemu tą swobodę wyboru tych podwykonawców. I myślę, że w tej chwili przejdźmy już do tej części, był inżynier kontraktu, było projektowanie, budowa, podwykonawcy. Przejdźmy do tej części finansowej i tu zaczniemy od wynagrodzenia i oddam głos Marcinowi. Tak, szanowni państwo, ja króciutko o wynagrodzeniu partnera prywatnego i w zasadzie skupię się na tym, w jaki sposób ten sposób kalkulacji wynagrodzenia powinien wyglądać, żeby był optymalny zarówno z państwa punktu widzenia, jak i z punktu widzenia podmiotu publicznego. No to pierwsza rzecz, na którą należy zwrócić uwagę, to jest unikanie sytuacji, w której nadmiernie komplikujemy sposób kalkulacji wynagrodzenia partnera prywatnego. Im prostszy i bardziej klarowny mechanizm wynagradzania, tym mniejsza szansa, że doświadczymy jakiejś kwestii spornych czy jakichś sytuacji wątpliwych związanych z naliczeniem tego wynagrodzenia. Dobrą praktyką jest, aby mechanizm wynagradzania stanowił odrębny załącznik do umowy. Mówię tu o projektach bardziej skomplikowanych, który w sposób szczegółowy będzie prezentował sposób kalkulacji wynagrodzenia i mam tu na myśli również przedstawienie wzorów określonych, w jaki sposób poszczególne komponenty tego wynagrodzenia powinny zostać skalkulowane. Sposób naliczenia wynagrodzenia też jest uwarunkowany kwestiami prawnymi, w szczególności kwestiami związanymi z opodatkowaniem poszczególnych rodzajów usług, ze stawkami podatku VAT i z momentem powstania obowiązku podatkowego i w związku z tym ten mechanizm wynagradzania powinien być ustrukturyzowany w taki sposób, żeby każdy rodzaj usługi czy wynagrodzenia za poszczególne usługi dostarczane przez partnera prywatnego, one powinny być odrębnie kalkulowane. Bo partner prywatny dostarcza trzy podstawowe usługi. Państwo jako podmiotowi publicznemu dostarcza usługę budowy i projektowania, dostarcza usługę utrzymania i dostarcza usługę finansowania, czyli usługę finansową. I w związku z tym my bazując na
takim podziale usług, w ten sposób właśnie podzieliliśmy wynagrodzenie partnera prywatnego, że odrębnie naliczamy mu wynagrodzenie za to, że wybudował tą infrastrukturę i ta część wynagrodzenia ma postać po prostu opłaty za nakłady inwestycyjne. Odrębnie naliczamy mu wynagrodzenie za utrzymanie infrastruktury i tu wybudowanej infrastruktury i tutaj właśnie ta część tego wynagrodzenia została, jak już Michał wcześniej powiedział, podzielona na część zmienną i część stałą. Co prawda, no my uważamy, że właśnie, że ten podział miał swoje uzasadnienie z tego względu, że zakres nakładów chociażby odtworzeniowych czy w ogóle utrzymanie, no jest zależne przede wszystkim od stopnia, w jakim ta infrastruktura jest eksploatowana, wykorzystywana przez podmiot publiczny, czyli innymi słowy mówiąc, im więcej tramwajów będzie jeździło po tej linii, tym te koszty utrzymania mogą być większe. Dlatego daliśmy partnerom prywatnym taką wolność wyboru, to znaczy partnerzy prywatni w ofertach sami deklarowali, ile wynosi część zmienna, a ile wynosi część stała. I tu jakby nie narzucaliśmy żadnych ograniczeń w tym zakresie. Partner prywatny mógł przedstawić ofertę, która składałaby się tylko i wyłącznie z części stałej, a mógł przedstawić ofertę, która składałaby się tylko i wyłącznie z części zmiennej. Więc tutaj pełną dowolność zostawiliśmy partnerom prywatnym jako profesjonalistom, którzy są w stanie ocenić, w jakim stopniu to zużycie infrastruktury zależy od pracy przewozowej tramwajów, które będą po tej linii jeździły. No i ostatni element to jest opłata za rozłożenie w czasie, czyli usługa finansowa, w skład której wchodzą po prostu koszty finansowania okresu budowy. Bo my jako podmiot publiczny za tą infrastrukturę nie zapłacimy w okresie budowy i nie zapłacimy od razu po zakończeniu budowy, tylko będziemy po prostu płacili za tą infrastrukturę, za jej wybudowanie w całym okresie umowy, czyli przez 20 lat. I w związku z tym koszty sfinansowania tego okresu budowy no też są elementem wynagrodzenia partnera prywatnego. I ten podział ma swoje uzasadnienie z kilku względów. Jak już powiedziałem, pierwsza i podstawowa rzecz to są kwestie podatkowe. I tutaj na przykład usługa budowy akurat w przypadku tramwaju jest opodatkowana stawką podstawową, ale z kolei moment obowiązku podatkowego następuje po wykonaniu usługi budowy. Niezależnie od tego, w jaki sposób płatność za tą usługę będzie realizowana, czyli innymi słowy mówiąc, niezależnie od tego, że my sobie w umowie postanawiamy, że za budowę będziemy przez 20 lat płacić w równych częściach, to moment podatkowy, czyli obowiązek podatkowy po stronie partnera prywatnego powstaje w momencie, w którym on wykona tą usługę i wtedy zobowiązany jest do wystawienia faktury za całą usługę, a nie cząstkowych faktur w trakcie 20 lat, bo tak przecież płatności za tą fakturę będą realizowane. A na przykład w przypadku usługi finansowej z kolei, o ile ta część wynagrodzenia jest usługą finansową, no to wtedy mamy do czynienia ze zwolnieniem z podatku VAT. I dlatego też istotne jest wyodrębnienie tej części wynagrodzenia, żebyśmy właśnie tą odrębną stawkę VAT mogli zastosować. Inny też jest sposób, w ogóle bardzo ważnym elementem mechanizmu wynagradzania czy kalkulacji wynagradzania jest waloryzacja tego wynagrodzenia. I tu mówimy o dwóch rodzajach waloryzacji. Jedna to jest nakładów inwestycyjnych, o których już Mirka powiedziała, ale drugi element to jest waloryzacja części związanej z utrzymaniem. Jest to bardzo ważny element, dlatego że jeśli byśmy chcieli przerzucić na partnera prywatnego ryzyko związane ze zmianą cen w okresie 20 lat, no to obawiam się, że z jednej strony partnerzy prywatni mogliby mieć dużą trudność w wycenie tej części wynagrodzenia z wyprzedzeniem 20-letnim. Z drugiej strony, nawet jeżeli byliby w stanie coś zrobić, to istnieje duże ryzyko, że te oferty byłyby bardzo drogie, no bo musieliby uwzględnić w tej kalkulacji ryzyko wzrostu cen. I w związku z tym dobrą praktyką właśnie w strukturyzowaniu wynagrodzenia partnera prywatnego jest zaalokowanie
ryzyka związanego ze wzrostem cen po stronie publicznej, po to, żeby tego ryzyka partnerzy prywatni nie wyceniali w ofercie, i waloryzacja utrzymania czy części wynagrodzenia związanej z utrzymaniem w oparciu po prostu o wskaźniki GUS-u. Najczęściej jest to inflacja, jest to zmiana poziomu wynagrodzeń, czy też zmiana cen robót budowlano-montażowych. To są wskaźniki publikowane przez GUS, obiektywne, niezależne zarówno od strony publicznej, jak i prywatnej, i w związku z tym nie budzące żadnych wątpliwości. I te wskaźniki powinny być podstawą do tego, żeby corocznie waloryzować wynagrodzenie partnera prywatnego. I stąd właśnie też jest potrzebny ten podział wynagrodzenia na usługi, no bo nakłady inwestycyjne waloryzujemy w oparciu o koszyk, o z góry ustalony koszyk poszczególnych robót i materiałów. Opłatę za utrzymanie waloryzacji. Tylko w toku budowy, tak. Jeżeli chodzi o waloryzację nakładów, to oczywiście mówimy tylko o okresie budowy. Po tym okresie już prace budowlane zostają zakończone, więc waloryzacja już nie ma miejsca. Natomiast wchodzi nam waloryzacja opłaty za utrzymanie z kolei, która jest płatna przez 20 lat, i opłata za utrzymanie oczywiście uwzględnia zarówno komponent taki bieżący, związany z bieżącym utrzymaniem, ale też na przykład nakłady odtworzeniowe, które trzeba ponosić w miarę jak infrastruktura się będzie zużywała i konieczne będą jakieś wymiany, czy to torowiska, czy jakichś elementów związanych z torowiskiem. Inaczej właśnie wygląda waloryzacja nakładów inwestycyjnych, inaczej wygląda waloryzacja opłaty za utrzymanie, a z kolei opłata za rozłożenie w czasie, czyli usługa finansowa, no nie jest stricte waloryzowana, ale ona jest z kolei uzależniona od poziomu stóp procentowych, więc też kalkulacja tej części wynagrodzenia znowu jest zupełnie inna niż w przypadku utrzymania czy budowy. I generalnie konkluzja jest taka, że ten podział wynagrodzenia powinien być jasny i klarowny na te właśnie trzy podstawowe usługi. A to z kolei zapewnia, że im bardziej klarowny mechanizm wynagradzania, czyli każda część wynagrodzenia jest w sposób precyzyjnie opisana w odrębnym załączniku do umowy, w którym znajdujemy precyzyjne zapisy, wzory, w jaki sposób kalkulować to wynagrodzenie, no to wtedy unikamy sytuacji, w której moglibyśmy wygenerować jakiś spór z partnerem prywatnym co do sposobu kalkulacji tego wynagrodzenia. Więc jasny i klarowny mechanizm wynagradzania pozwoli nam właśnie na bezproblemowe rozliczenia z partnerem prywatnym. Istotne jest to również pod Państwa kątem, bo Państwo jako podmiot publiczny no będziecie zobowiązani do tego, żeby jednak co miesiąc weryfikować to wynagrodzenie partnera prywatnego, i im mniej skomplikowany mechanizm wynagradzania, tym ta weryfikacja jest łatwiejsza i szybsza po prostu, i mniej pracochłonna dla Państwa jako podmiotu publicznego. Jeszcze tylko dwa słowa chciałem powiedzieć o modelu finansowym, ponieważ w różnych postępowaniach jest różnie model finansowy. Akurat w przypadku KST był wymagany na etapie składania ofert, czyli partnerzy prywatni musieli złożyć wraz z formularzem ofertowym model finansowy, i tutaj jest to bardzo cenne narzędzie, ponieważ stanowi źródło informacji dla podmiotu publicznego, w jaki sposób skalkulowane zostało to wynagrodzenie. I dobrą praktyką jest powiązanie modelu finansowego z formularzem ofertowym, dzięki czemu łatwa jest weryfikacja kryterium cenowego. O czym za chwilę też powiemy, w przypadku zdarzeń nadzwyczajnych model finansowy odgrywa też kluczową rolę w przypadkach, w których konieczna będzie rekalkulacja wynagrodzenia, czyli zmiana tego wynagrodzenia, ponieważ nastąpiło jakieś zdarzenie zewnętrzne do tego uprawniające, i wtedy model finansowy jest właśnie nieodzownym elementem weryfikacji, czy ta rekalkulacja wynagrodzenia jest prawidłowa.
tyle, jeżeli chodzi o wynagrodzenie. Jasne. Proszę Państwa, myślę, że zdążymy jeszcze powiedzieć kilka zdań o zdarzeniach nadzwyczajnych. Tutaj padło już o tym trochę dzisiaj, to znaczy my poprzez zdarzenia nadzwyczajne rozumiemy, tutaj nie ma co prawda może o tym slajdu, ale myślę, że warto powiedzieć kilka zdań. Rozumiemy te przypadki, które, no, które przewidujemy z góry w umowie i które mogą się wydarzyć, a mogą mieć wpływ na pozycję partnera prywatnego w toku umowy. No bo wiadomo, to jest projekt, który jest wieloletni, materia jest żywa, może się wydarzyć wiele po drodze. I w związku z tym, tak jak wspomnieliśmy, no nie wszystkie ryzyka i nie wszystkie te zdarzenia może partner na siebie wziąć. W związku z tym w KST, jak i generalnie w praktyce już w wielu umowach PPP w Polsce, przyjęte jest, że część tych ryzyk jest zdejmowane z partnera poprzez kilka tych zdarzeń nadzwyczajnych, które w umowie są nazwane i zdefiniowane. Z jednej strony to są najważniejsze, myślę, kwestie, to są przypadki kompensacyjne, czyli w te przypadki, które opisujemy w umowie, to jest skończony katalog tych przypadków, tych zdarzeń. Mirka częściowo mówiła o nich, przy jakie to są te przypadki kompensacyjne przewidziane w toku budowy. Takie ogólne przypadki kompensacyjne, które można wskazać innych niż występujących w toku budowy, to jest na przykład zmiana prawa. No, partner prywatny nie jest w stanie przewidzieć wszystkich zmian prawa, jakie wystąpią w toku realizacji przedsięwzięcia. Jeżeli te zmiany prawa nie będą ogólne, dotyczące wszystkich uczestników gospodarki, no każdy z nas się mierzy ze zmianami prawa, a będą dotyczyć projektów podobnych jak nasz lub wprost tego konkretnego projektu, jak w podatków lokalnych lub podatków no, ogólnokrajowych, ale dotyczących podobnych projektów i to może mieć istotny wpływ na rozkład tego ryzyk, to również standardem w takim przypadku jest, że to generalne ryzyko zmiany prawa jest po stronie publicznej. W związku z tym są te przypadki kompensacyjne, które, tak jak powiedziałem, ich lista jest wyczerpująca w umowie, nie jest to otwarty katalog. I co do zasady, jak ten przypadek kompensacyjny wystąpi, to poprzez sfinansowanie tego przypadku lub jakby zrekompensowanie właśnie tego zdarzenia partnerowi prywatnemu, no przez podmiot publiczny, on powinien ten partner prywatny znaleźć się w takim samym położeniu, w takiej samej sytuacji, jak gdyby ten przypadek nie nastąpił. To jest taka ogólna zasada. Oprócz przypadków kompensacyjnych są też przypadki dostosowania i to jest z kolei w drugą stronę. To znaczy to są takie zdarzenia, które jeżeli wystąpią i obniżą wydatki ze strony partnera publicznego, to może dojść do obniżenia jego wynagrodzenia. I tutaj przewidzieliśmy kilka przykładów, niekonkretne przypadki, jak na przykład znaleziska w ziemi, czy jakiś zły stan gruntów, ale generalne pojęcia, które mogą odnosić się do różnych przypadków w toku budowy, żeby po prostu zamawiającym, to była większa elastyczność dla zamawiającego, chociażby jakieś zmiany technologiczne, które mogą zajść w toku realizacji umowy. No, takim przykładem, który pada na dialogu w toku naszych rozmów, no, może być taki przypadek, teoretyczny może, ale w ciągu 20 paru lat zdarzający się, że po prostu te tramwaje jeżdżące po torach będą albo generowały znacznie niższy nacisk i będą dużo mniej degradować tory, albo po prostu nawet będą bezstykowo z tymi torami się poruszać, żeby być cichsze. To się może zdarzyć. W związku z tym no, wtedy ten koszt degradacji toru będzie dużo mniejszy. W związku z tym też wynagrodzenie partnera może być obniżone. Więc takie przypadki dostosowania również przewidzieliśmy, czyli kiedy to wynagrodzenie może być z kolei zmniejszone. I ponownie, tak aby partner był w takiej samej sytuacji finansowej, jak gdyby tych przypadków nie było. I ostatnia taka główna grupa to są przypadki siły wyższej, tak, tą, który żadna ze stron nie mogła przewidzieć przy zawieraniu umowy i które mogą mieć wpływ na realizację. I czwartym takim przypadkiem, który będziemy mówić osobno, takim zdarzeniem nadzwyczajnym, to jest polecenie zmiany, które może zastosować podmiot publiczny, który chce jakiś zmian w toku tych obowiązywania umowy zastosować. Umowa przewiduje procedurę, jak takie polecenie zmiany przewidzieć. Natomiast przechodząc już na sam koniec do tego pierwszego zdarzenia nadzwyczajnego, czyli przypadku kompensacyjnego, i to zaczniemy, a jutro myślę będziemy kontynuować.
To jest sposób rozliczeń tego przypadku, bo oczywiście partnerzy chcieliby najlepiej, aby po prostu, gdy takie zdarzenie nastąpi, partner publiczny zapłacił z góry jedną kwotę podmiotowi, partnerowi prywatnemu, za którym on, ten partner prywatny, przeznaczy na usunięcie skutków tego przypadku kompensacyjnego. Oczywiście z perspektywy podmiotu publicznego może być to niemożliwe. Jest WPF, jest budżet w danym roku jednostki sektora finansów publicznych i w związku z tym może nie dysponować podmiot publiczny taką kwotą. W związku z tym w KST nie wprowadziliśmy takiej jednoznacznej wymogu, że partner publiczny płaci partnerowi prywatnemu. Natomiast może być taka sytuacja, że partner prywatny po prostu na rynku nie znajdzie finansowania bankowego, nie będzie miał własnych środków, ale też nie znajdzie finansowania bankowego dla tych wydatków związanych z środkiem kompensacyjnym. Partner prywatny właśnie w modelu finansowym, który Marcin wspomniał, zakłada pewną liczbę wydatków na ten projekt w ciągu 20 lat, zakłada te indeksacje, waloryzacje, to wszystko uwzględnia, ale nie może założyć tych przypadków kompensacyjnych, więc generalnie to są zdarzenia, których nie można przewidzieć, a w związku z tym partner prywatny nie mógł przewidzieć racjonalnie, a w związku z tym nie ma założonych tych kwot w swoim biznesplanie i na ogół będzie szukał finansowania na rynku, w bankach. Tak jak podstawowe finansowanie znalazł na realizację tego projektu, tak będzie też szukał tych dodatkowych wydatków. Z uwagi na jakieś trudne warunkowania rynkowe, właśnie nie wiem, środek pandemii, jakieś szalejące inflacje, może być problem z znalezieniem tych kwot. W związku z tym w KST przewidzieliśmy takie rozwiązanie, że jeżeli partner prywatny skieruje do 6 instytucji finansowych, 6 banków, zapytania ofertowe co do finansowania i takiego finansowania nie uzyska, to wtedy i wykaże nam to w sposób obiektywny, to wtedy zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty tej jednorazowej płatności lub oczywiście, jeżeli strony się porozumieją, to może być to część płatność w częściach, w transzach, tak? Ale to już jest, wymaga wtedy zgody też partnera prywatnego. W związku z tym pierwszym rozwiązaniem jest poszukiwanie finansowania na rynku przez partnera prywatnego. Jeżeli go nie znajdzie, to wtedy jest to sposób rozliczenia ze strony publicznej. Oczywiście, jeżeli partner prywatny znajdzie to finansowanie i zaciągnie dodatkowy kredyt na prace dodatkowe, to wtedy jego wynagrodzenie, to miesięczne płatne przez państwo, które Marcin mówił, wzrośnie, będą dodatkowe wydatki i chodzi o to, żeby to wynagrodzenie wzrosło na tyle, żeby te wydatki pokryć, które poniósł oraz koszt tego finansowania bankowego. Tak to w KST uregulowaliśmy. Proszę Państwa, dobrnęliśmy dzisiaj do końca w naszym szkoleniu. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Jutro będziemy kontynuować ten blok dotyczący finansowania i tych innych postanowień umownych. Jutro chcielibyśmy też skupić się na finansowaniu, czyli tym, jak pozyskiwać to finansowanie, jak partnerzy pozyskują to finansowanie z rynku i co należy przewidzieć w projekcie, aby to finansowanie uzyskali. I generalnie powiemy o tym finansowaniu bankowym. Powiemy też o kwestiach technicznych w umowie, czyli standardach utrzymania OPF-u, jak należy je skonstruować, żeby również te optymalne oferty otrzymać, więc taka część finansowa będzie, część techniczna, jak również na końcu powiemy o zaproszeniu do składania ofert i ocenie ofert. Ale tak jak powiedziałem, zaczniemy jeszcze, powiemy pewnie jeszcze trochę, myślę, że z godzinkę, półtorej o samej umowie i o ich postanowieniach dotyczących pozostałych zagadnień, o których mówiliśmy. Więc serdecznie zapraszamy na jutro i mam nadzieję, że się z Państwem jutro widzimy. Dziękuję bardzo.